Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu na razie przy pomniku tak ogólnie. Bardzo serdecznie wszystkich witam. Oddajemy dzisiaj naszą cześć wypędzonym z Kresów Wschodnich. Dla upamiętnienia tej historycznej prawdy dziękujemy z całego serca fundatorom pomnika dla przypomnienia i pamięci tej historycznej prawdy. Dziękujemy panom Władysławowi Siwak, inicjatorowi pomysłu, organizatorowi dzisiejszej uroczystości oraz panom, którzy pomagali w realizacji dzieła i byli fundatorami, panu Kupczyńskiemu Michałowi, panu Kogut Zenonowi, panu Melskiemu Zenonowi, panu Mazur Januszowi, a także panu Janowi Bergerowi i panu Władysławowi Majewskiemu serdecznie dziękujemy. A teraz poprosimy o słowo kapitułę Krzyża Służby Niepodległości. Szanowni Państwo, solidarność to jeden z drugim, to jeden dla drugiego, nigdy jeden przeciwko drugiemu. Uchwała numer 11/22, kapituły Krzyża Służby Niepodległości. Za polski sierpień i nas wspólny decydujący zrywku wolności. Za odwagę, poświęcenie i ofiarę, za niezniszczalne świadectwo prawdy i miłości naszej wspólnej ojczyzny, poszanowania nieprzemijających wartości chrześcijańskich, a także za kształtowanie i kształcenie współczesnych i przyszłych postaw patriotycznych dla dobra Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej, decyzją kapituły NSZZ Solidarność, Komisja Międzyzakładowa, KGHM Polska Miedź S.A., Oddział Zakłady Górnicze Lubin, odznaczona zostaje Krzyżem Służby Niepodległości. Proszę, aby sztandar wystąpił. Zapraszam. Serdecznie gratuluję, przekazuję uchwałę. Dziękujemy serdecznie. A teraz poprosimy pana Władysława Siwaka o odsłonięcie pomnika. Ojca Wojciecha, ojca prowincjała Ojców Sercanów, Najświętszych Serc Jezusa i Maryi, który będzie przewodniczył dzisiejszej liturgii mszy świętej, poprosimy o poświęcenie pomnika. Wdzięczność jest przejawem duchowej kultury człowieka i wyrazem pamięci o otrzymanym dobru. Wszyscy więc czujemy się dłużnikami wobec Boga, który dał nam życie, dał nam istnienie, zdrowie i zdolności. Jesteśmy także dłużnikami względem naszych rodziców, dziadków, nauczycieli, którzy na różnych drogach życia słowem i przykładem kształtowali naszą osobowość, uczyli nas prawdy, miłości i poświęcenia dla braci i ojczyzny. Dlatego dzisiaj zgromadzeni tutaj pragniemy utrwalić w sercach i w kamieniu naszą pamięć o trudnych chwilach naszej ojczystej historii i z odwagą mówić prawdę i strzec jej w naszej pamięci. Módlmy się.
Boże, Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i nakazałeś mu miłować bliźniego jak siebie samego. Ty powierzyłeś ludziom ziemię, aby była wspólnym mieszkaniem dla wszystkich narodów. W swoim niepojętym miłosierdziu wejrzyj na naszych braci i siostry, którzy stali się ofiarami ucisku, przemocy i złości. I racz pobłogosławić ten pomnik upamiętniający wypędzenie z Kresów Wschodnich naszych rodziców i dziadków. Błogosław nam, którzy wspominamy ich imiona i żyjemy na tej ziemi. Spraw, abyśmy potrafili miłować naszych braci tak, jak Twój Syn nas umiłował. Ojcze, odpuść nam nasze winy, jak my odpuszczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. Przyjmij naszą modlitwę przez Jezusa Chrystusa, który do końca nas umiłował i który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. A teraz odśpiewajmy pieśń Boże, coś Polska. Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki otaczał blaskiem potęgi i chwały. Coś ją osłaniał tarczą swej opieki od nieszczęść, które przygnębić ją miały. Przed Twe ołtarze zanosim błaganie, Ojczyznę mną, pobłogosław Panie. Przed Twe ołtarze zanosim błaganie, Ojczyznę serdecznie zapraszam na Eucharystię i wspólną modlitwę za prześladowanych i zamieszkałych tu, gdzie sławił mieszkańców Rudek, Podhańczyk, Młynisk, Binkowej Wiszni, Chłopczyc i Komarna. Dla zmarłych w czasie tej Eucharystii będziemy prosić o dar zbawienia wiecznego, a dla żyjących o zdrowie, siły i Boże błogosławieństwo. Poczty sztandarowe zapraszamy. Jeżeli ktoś ma kwiaty do złożenia przed pomnikiem, bardzo prosimy. Pani senator i pani poseł już składają, a innych zapraszamy.
piwnicy do kościoła. Księdza Tomasza z Wielości, księdza Jana Paskana z Rudnej. Serdecznie witam księdza Ireneusza, naszego przyjaciela i mojego, i naszego parafialnego, a także wielkiego miłośnika Wschodu. Bardzo lubi tam jeździć historią, bardzo się ciekawi, zatem dzisiaj ubogaci nas Bożym Słowem. Pragnę serdecznie powitać nasze władze. Pana Krystiana Kosztyłę, burmistrza gminy Ścinawa oraz radnych, panią Irenę Krystyna i pana Edwarda Sitarskiego, prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Ścinawie. Witam serdecznie zarząd powiatowy powiatu lubińskiego, panią Dominikę Parzyńską, wiceprzewodniczącą rady i pana Bernarda Manglera, członka zarządu. Serdecznie witam panią senator Dorotę Czudowską i panią poseł Ewę Szymańską. Witam serdecznie przedstawicieli Związku Piłsudczyków, pana prezesa Jana Pobierowskiego, przedstawicieli okręgów lubińskiego, wrocławskiego i sycowskiego oraz prezesa zarządu krajowego Piłsudczyków pana Stanisława Śliwę. Witam serdecznie Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, przedstawicieli represjonowanych stanu wojennego, pana profesora Wiesława Wysockiego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, prezesa Fundacji Żołnierzy Wyklętych, mecenasa Tadeusza Stankowskiego oraz państwa Ewę i Stanisława Sakra, dyrektora Utycy Dynia, dyrektora Domu Kultury w Ścinawie, przedstawicieli Zakładów Górniczych Lubin i Poczty Sztandarowe Solidarności Zakładów Górniczych Lubin, Związku Piłsudczyków i Żołnierzy Wojska Polskiego Rzeczpospolitej. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Księdza Ojca, przepraszam, Wojciecha, proszę o odprawienie mszy świętej za prześladowanych i zamieszkałych tu, za przesiedlonych i zamieszkałych tu niesławnych mieszkańców Rudek, Podhańczyk, Wyńsk, Pinkowej Wiśni, Chłopczyc i Komarna. Dla zmarłych prosimy o dar wiecznego zbawienia dla żyjących w zdrowiu Boże błogosławieństwo. Księdza Daniela Solszan proszę o odprawienie mszy świętej, która była wyznaczona na dzisiejszy dzień, za zmarłych Michalinę i Józefa z rodziny Siwak oraz zmarłych rodziców Katarzynę i Bazylego z rodziny Feszczy. Bardzo dziękuję za to powitanie i jestem głęboko wzruszony tym, że mogę tej modlitwie przewodniczyć. Przechodzimy się w sobotę. Jest to pierwsza sobota miesiąca pod miłującym spojrzeniem Waszej Matki Bożej Rudnickiej. Chcimy się od jej serca uczyć tej pamięci, która prowadzi do pojednania i pokoju dla nas i dla tych, którzy już od nas odeszli. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Szczerze błagam,
Najświętszą Marię, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie, do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a opuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu. Na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Cię błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, Bogu to jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który łaczysz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który łaczysz grzechy świata, przyjmij pokarmie nasze. Który prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy Jezu Chryste, stój świętym, chwale Boga Ojca. Amen. Ojcze Święty, źródło zgody jedności, spraw przedstawiennictwo Najświętszej Maryi Dziewicy, Matki wszystkich odkupionych, aby wszystkie narody ziemi zjednoczyły się w jednym ludzie Bożym Nowego Przymierza, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów. Okazujcie sobie wzajemną gościnność bez szemrania. Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej służcie sobie nawzajem takim darem, jaki każdy otrzyma. Jeżeli ktoś ma dar przemawiania, niech to będą jakby słowa Boże. Jeżeli ktoś pełni posługę, niech to czyni mocą, której Bóg udziela, aby we wszystkim był uwielbiony. Bóg przez Jezusa Chrystusa, Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Pan głosi pokój swojemu ludowi. Zwracają ku Niemu swym sercem. Pan głosi głos
szczęściem obdarzy, a nasza ziemia wyda swój owoc. Sprawiedliwość będzie kroczyć przed Nim, a śladami Jego kroków zbawienie. Wtedy Maria rzekła: wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy mój, bo wejrza na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mi będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczyni mi Wszechmocny, święte jest imię Jego, a Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okaza moc tego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców stron, a wywyższył pokorę. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Maria pozostała u niej około 3 miesięcy. Potem wróciła do domu. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Cieszę się za proboszcza na tej uroczystej Eucharystii, o uroczystościach przed Kościołem, przy Kościele, teraz przy ołtarzu Pańskim, i kapłani, i wszyscy szanowni przedstawiciele przybyli tutaj na tę uroczystość w takiej uroczystej formie. W tych kręgach ogólnokrajowych i samorządowych, ale także wy, gospodarze tutejsi, drodzy kochani parafianie dziecławscy, zwłaszcza wy przybyli z Kresów Najjaśniejszej Rzeczypospolitej w latach swojego dzieciństwa czy młodości, parafii ludeckich czy okolicznych wspomnianych, a także potomkowie tych, którzy wtedy przybyli. Jak prowadzeni do mszy świętej powiedział ojciec Wojciech, dzisiaj w pierwszą sobotę nie tylko wpatrujemy się w niepokalane serce Maryi, ale próbujemy naśladować, próbujemy się uczyć. Bo ewangelista Łukasz, opisując dzieciństwo Pana Jezusa, zaznacza nie jeden raz to, co się dokonywało, to, co rozważamy, chociażby w sobotę, w tajemnicach radosnych, Maryja zachowywała w swoim sercu i rozważała, co to miałoby znaczyć. Właśnie ten zapis jej niepokalanego serca. To, co również w swojej modlitwie wyraża, w tym, co wypowiedziała, wyśpiewała, gdy przyszła do Elżbiety,
wspominała także, że Bóg spełnia swoje obietnice, które dał ojcom, czyli historię zbawienia Abrahamowi, jego potomstwu, gdy mówiła o miłosierdziu z pokolenia na pokolenie i że ją błogosławić będą wszystkie pokolenia, czy też jak w innym tłumaczeniu, wszystkie narody, także i nasz naród, także i nasze pokolenia następujące po sobie. 100 lat temu, 101 lat temu, dokładnie, gdy w Rudzkach odbywał się odpust, tak jak co roku, na nawiedzenie według tej dawnej daty, a to, co było nazywane w tradycji ludowej świętem Matki Bożej Jagodnej, bo właśnie ten czas, to tak nie mówiono o pierwszej sobocie. Wtedy jeszcze wiemy, że ta praktyka poboczna, tak jak pierwsze piątki miesiąca pojawiły się w pobożności katolickiej wcześniej odpowiednio po objawieniach Najświętszego Serca Pana Jezusa, świętej Małgorzacie Marii Alacoque, tak i w naszych czasach można powiedzieć po objawieniach Matki Bożej Fatimie pierwsze soboty. Wtedy to było i odpust, święto i koronacja. Koronacja, która właśnie się dokonała. Ale gdy patrzymy na ten cudowny, łaskami słynący wizerunek Matki Bożej Rudeckiej, to także jest w tym samym obrazie przedziwny zapis historii, bo to oblicze jest trochę niekształcone, jakby odciśnięte piętno cierpień. Kopyto końskie, to historia XVII wieku tak trudna, i wojen, najazdów, napadów. I tak jak na obrazie częstochowskim są pozostawione te rysy, które też mówią o cierpieniu, o tym zmaganiu, tak tutaj właśnie te oblicze mówią o tej trudnej historii naszej ojczyzny i tych wszystkich pokoleń. Ale wiemy, że w oryginalnym obrazie, tak jak zresztą to na pomniku jest przedstawione, wokół postaci Matki Bożej jest wiele innych postaci. I to też trzeba by się nauczyć, bo na tym obrazie zawarta jest cała historia zbawienia. Cała, to znaczy i Stary Testament, czy to, co wspomina Maryja, i Nowy Testament, i święci, czyli historia Kościoła. Na tym obrazie rudeckim, jak widać na pomniku, jest ten zapis historii. Historii zbawienia. A historia zbawienia to nie tylko przeszłość, to także teraźniejszość. Msza Święta, w której uczestniczymy, jest nie tylko pamiątką, czy żywą pamiątką tego, co Pan Jezus uczynił, ale uobecnieniem, przybliżeniem dla nas, dla naszego zbawienia. Tej właśnie jego miłości, która się w ofierze krzyżowej wyraziła. Nie tylko przeszłość, ale to, co teraz przeżywamy i ku przyszłości naszej ziemskiej pielgrzymki. Zapisana jest ta data 2 lipca. W sercach tych, którzy przybyli, potomków ich, że właśnie w Rudzkach to było święto i jest święto do dzisiaj, także i w tych dniach, jak i w poprzednich latach, na mimo tych ograniczeń, były uroczystości odpustowe. Ale tak jak byliśmy z księdzem Zbigniewem, proboszczem, to w Rudzkach przy wejściu do zachrystii jest tablica, to jest skromna tablica, ale ona upamiętnia, że właśnie 2 lipca 1921 roku odbyła się koronacja. I są tam napisy, imiona i nazwiska, na przykład księdza Michała Wojtasia, którego najstarsi znają, że on to doprowadził, że on to przygotował, ale już nie jest dopisany, bo to potem życie dopisało, że po latach, gdy przyszła II wojna światowa i te wszystkie zmiany, granic, że on musiał opuścić Rudzki, teraz się właśnie tutaj, na tej ziemi, w tej wspólnocie. I tutaj właśnie tyle pamiątek przywiezionych jest i stamtąd. I to jest tam zapisane w tej tablicy i jest ciąg dalszy tego zapisu. Tak jak, że tej koronacji dokonał biskup przemyski Judę Sebastian Pęczak, który później
zmarł 2 lata po tej koronacji, ale został ogłoszony świętym Kościoła. To znaczy, że to był pasterz, który już w szczególny sposób nie tylko kochał Pana Jezusa, Jego serce, założył właśnie to gromadzenie sercalne, ale troszczył się o lud, o powierzoną sobie owczarnię, duchowieństwo i wierne. I ta koronacja też była wyrazem tej troski, żeby uczcić Maryję, ale dać ją jako tę pomoc, jako tę orędowniczkę. Także pamiętam, jak w świętym Biniewem byliśmy na cmentarzu pod Hajczykach. I jak tak szedł pomiędzy grobami i odczytywał te imiona i nazwiska. To mówi, tak jak Cię sławił. I ci, i to, i tamto, to właśnie stąd. To było widać, że te same nazwiska, które wynosicie, to właśnie stamtąd są. Te groby, niektóre tak dość masywnie zrobione. Przecież tam przez długie lata nikt jakby nie mógł dbać, takie pewne ułatwienia, że te groby przetrwały, dlatego że zostały solidnie zrobione. No, niektóre się pochyliły, niektóre się w ogóle jakoś tam uległy niszczeniu, destrukcji. Tak jak widać, i ten głaz jest taki potężny, że powinien wytrzymać na setki lat. I ten napis właśnie, bo taka jest też ta myśl, chociażby na naszych cmentarzach. Gdyśmy przejeżdżali koło cmentarza parafialnego, to tak popatrzyłem, bo tak nie można było się zatrzymać, żeby odwiedzić niektóre świeże mogiły. No bo tutaj znam i tych zmarłych w młodym wieku, i tych zmarłych w starszym wieku, ostatnich zmarłych. No to człowiek staje nad świeżą mogiłą, nie mógł być na pogrzebie, ale właśnie czy później przybywa i potem widzi, jak ten grób się zmienia. Jest najpierw usypany, a potem jest umocniony, jest przyozdobiony. Dlaczego czynimy właśnie te nagrobki? I to czasami taki wydatek, pewien wysiłek także dla bliskich właśnie, żeby mówimy, upamiętnić, żeby przetrwał różne sytuacje, chociażby i pogodowe, i historyczne. Czasami już rodzina, tak jak z tamtych stron, wschodnich, gdzieś się musi przemieścić, nie zawsze pozostaje, a się... I tam są te napisy, że świętej pamięci są nasi zmarli. Tak mówimy o naszych zmarłych, o świętej pamięci. I do dzisiaj też modlimy się dla tych, którzy są świętej pamięci, o tych naszych przodkach, pamiętamy, o dobrodziejach. Ale ta pamięć o zmarłych, to jest nie tylko, że oni są powierzani w modlitwie miłosiernemu Bogu, ale nam powinna ta pamięć dopomóc do dobrego życia, do uświęcenia, że modlimy się dla tej świętej pamięci. Ta pamięć nas też powinna uświęcać i pomagać w drodze naszego życia. Gdy tak wspominamy, tam jest jedna data, marcowa 1946 roku. Widać, że ta uroczystość jest przełożona, ale bardzo pięknie. Pojawiły się trudności, to trzeba było też przezwyciężyć i dobrze, że jak przychodzi myśl jakaś, chociażby uczczenia, i że nie udaje się to od razu, żeby ją na nowo podjąć, żeby właśnie doprowadzić do skutku, chociażby takiej dzisiejszej pięknej uroczystości, takiego dzieła. I my jesteśmy w drodze, chociażby te wyjazdy urlopowe czy wakacyjne i wystarczy przyjść do jakiejś trudności, objazdy, korki, no nieprzewidziane sytuacje. Już czasami jedziemy odpocząć, a jak czujemy się jacy zmęczeni. Albo pielgrzymi jak idą, tutaj też przechodzili, czy przechodzą przez parafię, idąc od strony Głogowa, w stronę Jasnej Góry. Tak samo idą i czasami jest trudno, zmęczenie. Ale właśnie idą jak? Idą wytrwale. I dlatego myślimy o tych, którzy tą zimową porą, w 1946 roku, jakoś się mogli przygotować. To nie były pierwsze transporty, kolejne, może być jedne z tych późniejszych transportów. No się przygotowali, na pewno, jak słyszałem, tak dość przemyślnie, żeby sobie jakoś, żeby przetrwać tę drogę i jakoś wnieść to, co tam mogli wywieźć, a tutaj właśnie przywieźć. Jeżeli słyszymy, że Maryja idzie do Elżbiety, która podziela się dzieciątka, to dzieciątko się cieszy, to i Maryja niesie pod sercem swojego Syna, naszego Zbawiciela. Wiesz, i wtedy
wtedy matki wyjeżdżały stamtąd, jechały tutaj z dziećmi po swoim sercu. No ale tutaj rodziły się jako te pierwociny, jako pierwociny nadziei na tej nowej ziemi. I on pomyślał o tym. Nawet jeżeli podróż latem ma swoje uciążliwości, bo bywa gorąco, to pomyślmy. Wiemy, że zimy wojenne były bardzo srogie i mroźne, i śnieżne. Nie wiem, jak to było dokładnie w 1946 roku, ale właśnie to były z pewnością trudności. I oni je podjęli, a jeszcze te przeżycia duchowe, ta cała niepewność. I na pewno warto pamiętać o tej ich ofierze i o tym, co było, co się wtedy działo. Błogosławiony prymas Wyszyński, prymas tysiąclecia, on który upamiętniał też historię, żeby dawać siły do dobrego życia, to mówił niekiedy na takich uroczystościach, że nawiązując do słów Pana Jezusa w Niedzieli Palmowej, gdy ludzie witali Hosanna, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, Król Izraela, a faryzeusze miał zabronić Jezusa im tak zawołać. A Pan Jezus jak powiedział, jeżeli ci umilkną, to kamienie wołać będą. I to chodzi, żebyśmy i my nie umilkli, znaczy nasze serca i pamięć, i usta nasze, ale że ten kamień wołać będzie. A się wołać będzie o czym? O naszej pamięci, o waszej pamięci, o naszej miłości, ale także i o naszej nadziei. Mam od lat taki wątek związany z wspomnieniami tymi, którzy przebywali właśnie w tych transportach. One różnie trwały. No co robić dniami całymi, dniami i nocami? Więc oni jechali i śpiewali, modlili się. Modlili się wiele, przecież wtedy nie mieli innych, że tak powiem, sposobów porozumiewania się, niepewność. Ale właśnie ta modlitwa dawała im te siły. I te pieśni, które my znamy, to był ich poza tym pokarmem dla ciała, także pokarm dla duszy. Chociażby tęsknota za kościołem, który opuścili, sanktuaryjnym kościołem, za mszą świętą, za komunię świętą, jak to będzie w nowym miejscu. A ulubiona pieśń świętej siostry Faustyny, pieśń, którą znamy, Jezusa ukrytego, to druga zwrotka tłumu ciągle Hosanna śpiewa anielski chór. Ludzi do Chrystusa, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby dobroć zwyciężała w niej nad krzywdą, miłosierdzie sięgało dalej niż sprawiedliwość, a gotowość pomocy przezwyciężała postawę obojętności. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za fundatorów pomnika oraz wspierających dzisiejszą uroczystość. Niech patriotyczną pamięć Bóg wynagrodzi zdrowiem i potrzebnymi łaskami. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o pokój na świecie, zwłaszcza w Ukrainie, aby ustały wszystkie konflikty i wojny, a ludzie mogli żyć w pokoju i bezpieczeństwie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie, przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych rodziców i dziadków, którzy zamieszkali na tej ziemi, także Michalinę, Józefa, Katarzynę i Bazylego. Pozwól im przebywać z Tobą chwale nieba. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas uczestniczących w dzisiejszej Eucharystii, aby radość i pokój pochodzące od Chrystusa przenikały nasze serca i naszą codzienność. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże, my Tobie wznosimy nasze prośby, wejrzyj na nas, którzy przyzywamy Twojego miłosierdzia. I za stawienicę Najświętszej Marii Panny Ludeckiej racz wysłuchać naszą modlitwę. Tobie cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pana generała prosił tutaj do nas. Bardzo proszę. Dziękujemy i jest to piękna uroczystość i wszystkie uroczystości, tam gdzie jest Bóg, honor i Ojczyzna, tam zawsze
są Piłsudczycy, bo to jest dla nas, dla naszego związku najważniejsze hasło. I tutaj podczas tej uroczystości te wszystkie trzy słowa tutaj są zaistniałe, bo jest i Bóg, uroczysta msza święta, jest też i honor i ojczyzna. Jeszcze niedawno pan starosta powiedział, że oprócz tutaj tej imprezy, że w tej miejscowości, w kościele znajduje się ten zegar tutaj nad ambonem, który ofiarował król Jan III sowiecki, a ponadto znajduje się w tym kościele kopia obrazu Matki Boskiej Prudeńskiej, która była znana na Kresie Wschodniej od wielu, wielu, wielu lat. Także to, że tutaj się na tej wiosce tutaj znalazły te zabytki i Sokolic, gdzie hrabia Fredro był właścicielem, a my znamy tutaj Fredrę przeważnie jako wielkiego komediopisarza, ale też musimy wiedzieć, że był też oficerem, uczestniczył w wojnie napoleońskiej i dostał za tą wojnę, za te swoje czyny oznaczony najwyższym oznaczeniem Złotym Krzyżem Virtuti Militari. Także dziękuję bardzo panie starosto za zaproszenie nas tutaj na tą imprezę. Nie wiem, czy pan profesor tutaj chciałby jeszcze coś. Wielce dostojni księża, wszyscy szanowni, którzy służycie Rzeczypospolitej na różnych stanowiskach, różnych funkcjach, szanowni parafianie i przede wszystkim kresowiacy, wy, którzy tutaj na Kresach Zachodnich odtwarzacie Kresy Wschodnie. Marszałek Józef Piłsudski mówił, że to, co na Kresach, to jest najlepsze. Że Polska jest właśnie owym obważankiem. I dzisiaj szczególnie musimy o tym pamiętać, bo historia nam się trochę kołem toczy. I przypomina, że to, co było ongiś, dzisiaj także jest szalenie ważne i jest wyzwanie. Święty Jan Paweł Wielki mówił, byśmy nie chcieli Polski łatwej. I ona łatwa nie jest, ale jest naszym wyzwaniem, jest naszą wielkością. I naszym misją, naszym zadaniem. Przywołany wielki marszałek mówił też, że trzeba pamiętać o różnych rocznicach, o przeszłości, świętować je, ale zawsze należy postanawiać też nowe zadania. Tak się złożyło, że nasze pokolenie w 20. stuleciu, w minionym stuleciu, dwukrotnie wybiło się na wolność. To pokolenie roku 1918 i pokolenie roku 1990. Tylko to by są dwa różne istotowo także pokolenia. O ile ci z 1918 roku, mimo tej wielkiej dziury czasowej, bo 123 lat od ostatniego rozbioru i 146 lat od pierwszego rozbioru. W sytuacji, kiedy Polski jeszcze nie było, bo ona się dopiero odradzała, była bez granic. Zresztą mawiano wówczas, że Polska jest podobna do łaski Bożej, bo obie są bez granic. I tamto pokolenie wiosną 19 roku, kiedy zbiera się Sejm Ustawodawczy, decyduje, że odradzająca się Rzeczypospolita jest kontynatorką pierwszej. Piastowej, Jagiellońskiej, Rzeczpospolitej obojga narodów. A pokolenie 90 roku
moje pokolenie, a pewnie także państwa przecież. Przeżywano transformację ustrojową, nie niepodległość. I mimo, że półtora pokolenia minęło, bo ponad 30 lat od tamtego czasu, moja, państwa, nasza Trzecia Rzeczpospolita jest kontynuacją PRL. Nie jest kontynuatorką drugiej, pierwszej Rzeczpospolitej. Czy mówiąc znów marszałka Piłsudskiego, te zadania, które stoją przed nami, to jest zadanie. Wybić się na niepodległość i służyć Polsce, a może najpierw usłużyć Bogu i Polsce. Chciałbym jeszcze przekazać, że prezes Związku generał Stanisław Śliwa dziękuję panu staroście za zaproszenie, ale z ważnych powodów osobistych nie mógłby dzisiaj na tej uroczystości, ale na tą okoliczność zarząd związku, którego członkiem jest pan generał, nadał dwa oznaczenia dla pana księdza kanonika Zbigniewa Bułę i dla pana Władysława Siwaka. Bardzo proszę osoby o wystąpienie. Jeszcze w związku z tą uroczystością został ufundowany przez Zarząd Piłsudczyków i Związek Okręgu Królewska słowa za pani senator Doroty Czydowskiej. Dlatego bardzo proszę o wystąpienie. Pani senator, może najpierw przeczytam treść tutaj tego regrafu. Pani senator Rzeczypospolitej Polskiej Dorota Czydowska. Podziękowania za krzewienie idei czynu pierwszego marszałka Polski Józefa Piłsudskiego oraz życzy nami wszelkie pomyślności w dalszym życiu osobistym i zawodowym. Serdecznie dziękujemy Zarządowi Krajowemu Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej za to wyróżnienie i za ten dar, który otrzymaliśmy. Bóg zapłać serdeczne. Drodzy, tak na zakończenie. Z księdzem Ireneuszem często spędzamy wspólnie wakacje. Teraz już rzadziej, bo takie różne okoliczności wyszły, że jak tato tutaj był mój, to mogłem wiele podróżować. Ale kiedyś będąc na Zakopanem, na cmentarzu dla zasłużonych na Pęksowym Brzysku,
Tam jest taki napis: narody tracą pamięć, tracą życie. Myślę, że warto nam wszystkim te słowa dobrze zapamiętać. A czcigodnym fundatorom tego pomnika, dzisiejszej uroczystości, serdecznie dziękujemy za to, żebyśmy nie stracili pamięci. Żebyśmy zawsze pamiętali o tych wszystkich, którym zawdzięczamy życie, zawdzięczamy wolność, zawdzięczamy to wszystko, żeśmy od nich otrzymali. Trzeba o nich zawsze pamiętać, o swoich korzeniach. Bóg zapłać serdecznie wszystkim, którzy uczestniczyli w tej dzisiejszej uroczystości. Bóg zapłać za poświęcony czas i przyjęcie zaproszenia. Serdecznie dziękujemy czcigodnym kapłanom, ojcu Wojciechowi, naszym księdzu dziekanowi, naszego dekanatu, księdzu Ireneuszowi, za to ubogacenie nas Bożym Słowem i zachęcenie do tego, byśmy zawsze wracali do tego źródła i pamiętali o swoich korzeniach. Niech te pomniki, które stawiamy, będą właśnie dla nas, jak nam to przypominał, wracaniem do tego, do historii, wracaniem do źródła. Bóg zapłać serdecznie wszystkim kapłanom, którzy przybyli za wspólną modlitwę. Przyjmijmy teraz Boże błogosławieństwo, a fundatorze... Wiemy, no, to jest fotoreporterstwo. Heniu, ładne zdjęcie, proszę. Heniu, później mi prześlij. Zależy, na jaką się kto załatwi. Oby był w kadrze. No to ja też tam. Już jest. Bardzo proszę. Jak się miał nazywać? A skąd ja może wyjść? Oglądałem, czytałem? Dlatego nie wiem. Chcesz z tym pocztem zrobić zdjęcie wreszcie? No, idziemy. Czesławiu, tak?